Madagaskar to pełnometrażowy film animowany z 2005 roku, wyprodukowany przez wytwórnię DreamWorks. Opowiada o czwórce zwierząt w zoo w nowojorskim Central Parku, które nagle znajdują się na wolności w tropikalnej dżungli i muszą stawić czoła życiu, jakie dotąd tylko sobie wyobrażały, ale nigdy go nie zasmakowały. Film zawiera dowcipne odniesienia do wielu znanych filmów i programów telewizyjnych, w tym także do dwóch sztandarowych produkcji studia DreamWorks, American Beauty oraz do Shreka. Harry Gregson-Williams miał zająć się skomponowaniem muzyki do filmu, ale zamienił się z Hansem Zimmerem. Głos Martiemu pierwotnie miał podkładać Maciej Sztur, jednak Joanna Wismur postanowiła już nie powielać pomysłu. Wiadomo, iż młody Sztur dubbingował już zebrę w filmie Zebra z klasą. Początkowo głos Melmanowi miał podkładać Jason Alexander, jednak ostatecznie zrobił to David Schwimmer. Pierwotnie film miał opowiadać o zielonych aktywistach uwalniających zwierzęta z zoo. Inspiracją do stworzenia dżungli Madagaskaru były obrazy francuskiego artysty Henri'ego Rousseau. Animatorzy filmu nienaturalnie zgięli szyję żyrafy Melmana, ponieważ nie mieściła się w kadrze z głowami innych, znacznie mniejszych od niej zwierząt. W niemieckiej i holenderskiej wersji filmu szympansy uciekają z zoo, aby porozmawiać i rzucić kupą w Hillary Clinton. W jednej ze scen król Julian mówi przybyłym zwierzętom, że na Madagaskarze nikt nie mieszka. Nie jest to prawdą, ponieważ całą Republikę Madagaskaru zamieszkuje ponad 26 milionów osób. Jednak wiele miasteczek jest położonych daleko od siebie. Istnieje szansa, że lemury nikogo nie widziały i myślą, że nikt poza nimi tam nie mieszka. W filmie żyrafa Melman stawia czoła wielu dolegliwościom i fobiom. Jednak najdziwniejsza i najbardziej zabawna rzecz, na którą cierpi nasz bohater, to lęk wysokości. Początkowo zamiast żyrafy jedną z postaci miało być okapi leśne. Twórcy jednak zrezygnowali z tego pomysłu i postawili na przedstawiciela gatunku, który jest bardziej rozpoznawalny na świecie. W prawdziwym życiu król Julian nie mógłby być królem. Wynika to z natury. Lemury żyją w systemie matriarchalnym. To samice przewodzą plemionom. Być może twórcy o tym wiedzieli, bo Maurys, który jest prawą ręką króla Juliana, ogłasza go samozwańczym królem lemurów. Aktor, który podkłada głos pod postać żyrafy Melmana, jest znany z popularnego serialu Przyjaciele. W jednym z odcinków jego bohater Ross wchodzi w posiadanie małpy o imieniu Marcel, którą musi oddać do Zoo San Diego. W filmie, gdy zwierzęta po raz pierwszy lądują na plaży na Madagaskarze, Melman myśli, że właśnie trafił do Zoo San Diego. Nie wiadomo, czy scena celowo nawiązuje do popularnego serialu. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli obejrzałeś odcinek do końca, to zostaw komentarz o treści Madagaskar.